У нас на НВО так як на джуплі єст. Сам би сяв так ні. Siemanko, cześć, witajcie w kolejnym autodetalingowym poradniku. Dzisiaj pomówimy o mojej tajnej technice polerowania. Jest to technika, którą wypracowałem sobie na przestrzeni lat pracy. Nie jest to nic niesamowitego, niebywałego, jakiegoś takiego zaskakującego, aczkolwiek ona może odstawać dużo od technik innych detailerów. Będziemy zaraz polerować ten element, który mamy tutaj zaznaczony i na tym właśnie elemencie przeprowadzę proces korekty zgodnie z wytycznymi mojej techniki i dokładnie omówimy każdy etap, każdy proces. A więc co składa się na idealną korektę lakieru? Pozycja ciała, ilość pasty, długość pracy z pastą, obroty maszyny plus oczywiście siła docisku. Zaczniemy więc od nałożenia pasty polerskiej. Ja preferuję, jakby to powiedzieć, większą ilość. To znaczy wolę dać więcej niż dać za mało pasty. Więc standardowo nakładam sobie tutaj kilka groszków. I przechodzimy do pracy. Teraz ważnym czynnikiem jest to, w jaki sposób pracujemy, jak wygląda postawa naszego ciała. Przekładamy kabel, przepód naszej polerki przez ramię, tak aby nie porysować lakieru. Pasty polerskiej mamy nałożonej tyle. Nakładamy ją w taki sposób, że najpierw wykonujemy właśnie takie przyłożenie polerki w kilku miejscach i w ten oto sposób takie placuszki pokrywają nam całą powierzchnię. Jeżeli zaczynacie polerować, warto nałożyć więcej pasty polerskiej i wetrzeć ją tak, żeby ta gąbka nasiąknęła tą pastą i wszędzie była tak samo zwilżona. Przechodzimy do pozycji. A więc prawidłowa pozycja to ustawienie naszej maszyny polerskiej względem naszych barków na ich szerokości, praca na szerokości barku. Co to znaczy? To znaczy, że pracujemy w tym zakresie tak, aby pracować tylko i wyłącznie barkami, a nie zmieniać pozycję całego ciała. Znaczy oczywiście, no, nie tylko same barki pracują, ale chodzi o to, że nie zmieniamy, nie przechodzimy na przykład, nie przenosimy ciężaru nogi na prawą albo nie robimy dodatkowego kroku, bo ktoś poleruje taki wielki odcinek. Musimy statycznie stać w jednym miejscu i pracować w takim zakresie. Jest to około 40 cm, 50. Taka pozycja gwarantuje nam cały czas ten sam docisk, możliwość kontrolowania, to znaczy dobrze możemy skupić nasz wzrok na nie aż tak wielkim elemencie, jak na przykład polerowanie pół klapy albo całej klapy naraz. I oczywiście będzie możliwość szybszego, delikatnego oczywiście nagrzania w przypadku maszyn rotacyjnych lakieru, co spowoduje, że będzie miększy i łatwiejszy w obróbce. Siła docisku to kolejny bardzo ważny aspekt. Na co się to przekłada? No przecież nie możemy utrzymywać tej samej siły docisku na całym elemencie, jeśli chcielibyście się zaprzeć i bardzo go dociskać. Dlaczego? Dlatego, że tutaj będzie inaczej, tutaj będzie inaczej, tutaj będzie inaczej, to będziecie mieli bliżej, to całe ciało pójdzie na maszynę. No i to nie jest dobre, dlatego że nie jesteście w stanie utrzymać wszędzie tego samego docisku, co spowoduje różnice w temperaturach, różnice po prostu w sile korekty. I oczywiście samo przegrzanie lakieru, czyli niedostosowanie temperatury roboczej do korekty lakieru. I to w ogóle mija się z celem, jest to bez sensu po prostu. A więc jaka siła docisku powinna być? Taka, jaką wybiera maszyna. Maszyna waży 2 kg do 3, do 4, zależy jakiej jakości macie sprzęt. Plus dodatkowo wasza ręka, która spoczywa na maszynie i delikatny docisk pozwalający wam prowadzić maszynę po całym elemencie. Nic więcej, moi drodzy. Dlaczego? Dlatego, że takie zapieranie się nie umożliwi wam dobrej korekty, dlatego że nie możecie dostosować tego czynnika ściernego, tej siły, nie przełożycie wszędzie w taki sam sposób. Dodatkowo możecie przegrzać, uszkodzić lakier, bo temperatura robocza elementu nie będzie prawidłowa i dodatkowo będzie to dosyć duże obciążenie dla maszyny, a przecież nie o to chodzi. Wiemy już, ile nałożyć pasty, jaka powinna być pozycja ciała,
siła docisku, a teraz przechodzimy, moi drodzy, do właściwie najważniejszego. Oczywiście te wszystkie składniki składają się na idealną korektę lakieru albo idealny sposób na korektę lakieru, a obroty to jest kolejny bardzo ważny czynnik, a właściwie kluczowy w tym wszystkim. Nie jestem fanem wysokich obrotów. Pracuję osobiście na przedziałach takich jak kiedyś oldschoolowo mencerna podawała na swoich produktach, teraz już tego nie ma. Mówili wtedy o cuttingu 900 do 1200, jak mówimy o maszynach rotacyjnych. I dla finiszu od 1200 do 1500, ja powiem szczerze, że pracuję w granicach 900-1200 dla finiszu i dla cuttingu. Rzadko kiedy zwiększam obroty na jeszcze wyższe. Oczywiście, no to się przekłada na to, że można byłoby teoretycznie zrobić szybszą korektę lakieru. Będzie to też bardziej agresywne, ale dla mnie te zaawansowanie technologiczne pas polerskich, które mamy teraz, tych wszystkich systemów ściernych, jest tak wysokie, że jestem w stanie uzyskać niesamowity, fantastyczny, wspaniały, cudowny rezultat mniejszymi obrotami. I właśnie tych mniejszych obrotów się trzymam. Dzisiaj będziemy pracować na tej klapie maksymalnie, dlatego Festoola jakby był 600, to bym zaczął 600 i pracowałbym techniką delikatnego punktu zenitu, czyli z 600 wyrabiania pasty, czyli rozłożenia jej równomiernie wszędzie, przechodzimy na polerowanie w granicach 900-1200, a potem, kiedy już taki tłuszczyk nam się pojawi, mamy wypolerowany element, przechodzimy z powrotem na 600 i kończymy korektę lakieru właśnie na tej pozycji. Punkt zenitu, te techniki zwiększania obrotów, one opierają się jednak na czymś troszeczkę innym, ze względu na to, że tam jest więcej gradacji, więcej stopni mamy. Tam ktoś zaczyna od rozrobienia 600, 900, 1200, jakieś 1500, 1800, zjazd na 1500, 1200 i jedziemy taką piramidką w górę i w dół. Tutaj są tylko właściwie w moim przypadku dwie prędkości. Wyrabiania pasty chwilowej, tego rozprowadzenia, potem wyrobienia tego konkretnej po prostu pracy już bezpośredniej na wyższych obrotach 900-1200 i z powrotem zejście na końcu z obrotów. I tu jest ta magia. Naprawdę mało osób wykonuje pracę w ten sposób, a uważam, że jest to optymalne rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie trzymacie wysokich obrotów, to również opiera się na to, że jesteście w stanie idealnie manewrować z Waszą maszyną, utrzymywać tą samą siłę docisku. Jest to bezpieczniejsze w pracy niż latanie po całym elemencie o tak na mega obrotach, czy nawet o tak miejscowo powoli na mega obrotach, dlatego, że będziecie też przegrzewać lakier, możecie nie nadążyć z polerowaniem, jak chodzi o odprowadzenie ciepła, czyli co? Polerujecie, jest zajebiście gorące, muszę przestać, bo już jest element za gorący, muszę przejść na drugi. To jest też wszystko bez sensu. Przejdźmy zatem już bezpośrednio do techniki i zobaczcie, jak to wygląda u mnie.
A więc takie właśnie holistyczne podejście do autodetalingu, do korekty lakieru, do ułożenia ciała, do prędkości, do siły docisku powoduje, że macie optymalną technikę i jesteście naprawdę profi autodetalingowcami, a nie jakimiś szaleńcami, którzy biegają wokół samochodu na mega obrotach i katują ten lakier wszem i wobec. Te opcje po prostu są beznadziejne, to co niektórzy robią. I nie ma to w ogóle sensu, nie ma to przełożenia na efekty pracy, bezpiecznej pracy. Trzeba pamiętać zawsze, że autodetailing dąży do tego, żeby być zachowawczym, żeby w przypadku korekty lakieru usuwać jak najmniej, a widzę, że nie każdy o tym pamięta, żeby dobierać jak najdelikatniejsze środki ścierne i najdelikatniejsze metody ścierne, uzyskując jak najlepszy efekt, nie zbierając zbyt dużej ilości lakieru. Chodźcie, zobaczcie, jak wygląda teraz pasta po wyrobieniu, jaki pozostał tłuszczyk na niej, tłuszczyk, który nam nie symbolizuje, a właściwie pokazuje, kiedy powinien ten element być, kiedy powinniśmy przestać go polerować i kiedy powinniśmy go dotrzeć. Jak widzicie, tak wygląda właśnie ten omawiany przeze mnie tłuszczyk, czyli to jest ten element, to jest ten moment, kiedy powinniśmy skończyć polerowanie i dotrzeć naszą pastę. I wtedy będziemy mogli dopiero zobaczyć, jaki jest prawdziwy efekt. Oczywiście odtłuszczamy, jeżeli chcemy sprawdzić, czy nie mamy hologramów. My w przypadku akurat tutaj korekty wykorzystaliśmy produkt typu All-in One, więc nie musimy odtłuszczać, dlatego że jest tam forma wosku w nim. Czy to, co mówię, jest prawdą? Czy ta technika naprawdę ma jakieś odzwierciedlenie? Czy po prostu was ściemniam po to, żebyście przyjeżdżali albo na szkolenie autodetailingowe i wtedy dopiero będę wam mówił prawdę? Czy po to, żeby po prostu ta tajemna wiedza nie przeniknęła dalej, żeby nie było kontynuowane naprawdę profesjonalne podejście do autodetailingu? Powiem szczerze, sami ocencie, tutaj ten element 900 obrotów, delikatna pasta polerska, najdelikatniejsza praktycznie jaka występuje z męcerny, dodatkowo największy pad i minimalne obroty. Sami zobaczcie. Tak wygląda moja technika niskich obrotów po jednym przejeździe. Oczywiście to jest strona, która nie była polerowana. Czyli tragedia. I element po korekcie lakieru. Najdelikatniejszą pastą, najniższymi obrotami dostępnymi na największym padzie. Oczywiście ja nie usunąłem wszystkich zarysowań, ale gwarantuję wam, że użyjcie pasty cuttingowej również w jednym przejeździe, bo wykonałem jeden przejazd, nie usunie wam wszystkich zarysowań. A tutaj ten efekt jest naprawdę rewelacyjny. Zaraz ściągniemy dodatkowo taśmę, abyśmy mieli pełne przejście. Ja bym mógł wam ukazać tą różnicę. I już po ściągnięciu taśmy. Czego chcieć więcej na 18-letnim lakierze BMW? Ten efekt naprawdę jest optymalny. Nie ściągnęliśmy dużo lakieru, może mikron 2. Mam nadzieję, że przekonałem was do mojej techniki niskoobrotowej korekty lakieru, takiej optymalnej, delikatnej. Przecież zawsze możecie zwiększyć i siłę docisku, i możecie zwiększyć obroty, i możecie zwiększyć siłę ścierną pasty, bądź wziąć twardszy pad, bądź wełnę, bądź jeans, bądź trucks. Zawsze możecie zrobić, ale zaczynajcie od najdelikatniejszych opcji, od niziutkich obrotów, i możecie spokojnie powielić ten efekt, który my wykonaliśmy tutaj. Tak jak wam pokazałem, nie rzucam słów na wiatr i tymczasem dzięki za oglądanie tego poradnika. Do zobaczenia, do kolejnych produkcji. Cześć i na razie.